Siemaneczko, witam was w pierwszym odcinku na moim kanale w tym roku generalnie, w roku 2020 bądź 2020. Napiszcie poprawną formę oczywiście w komentarzach. Słuchajcie, jest to mój pierwszy film z tej gry od chyba dobrych 5 lat, tak mi się wydaje, więc jest to generalnie dość długi czas. Nie ma podłóg. I tylko Niki z Caps. Z Capslockiem, kurczę. Ajajaj, dobra. Dam sobie nick. W sumie dam sobie nick po prostu Wenku. Jest? Jest dostępny, okej. Okay. Następne pole. Wybór mojego pierwszego samochodu. Tak, ja wiem, ja pamiętam. Ja pamiętam takie rzeczy. Kurczę, no wezmę sobie, słuchajcie, 200 SX-a, bo mi się generalnie podoba. Mieścimy się oczywiście w budżecie tego oto pięknego pierwszego zakupu. 100 tysięcy, słuchajcie, jeszcze mamy zapasu kasy w tym momencie. Zaraz zobaczymy, co tam jeszcze oczywiście tego możemy zamontować do tego samochodu. Jakie części wizualne. Słuchajcie, no generalnie to mój pierwszy wyjście, teraz muszę przejechać się, bo tak? Dokładnie, no będzie ta ładowanko. Kurczę, dobra, WSAD, spacja, hamulec ręczny, strzałeczki, obojętnie tak samo jak WSAD. Dobra, okej. Okay. Bez perfekta start niestety. Jest ta muzyka, słuchajcie, gierka działa. Jestem normalnie pełen podziwu, że grałem w to chyba z 5 lat wstecz. Ten czerwony lakier, który jest takim bardziej różowym lakierem, mi się wydaje, nie? Kurczę. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Jestem ogólnie ciekawy, ile tutaj, a to właśnie nie z tego worda jeszcze będzie, co mamy ludzi chętnych, czy właśnie mamy tutaj... Tutaj właśnie będzie ewentualnie możliwość wprowadzenia czegoś takiego właśnie jak, powiedzmy, takie filmiki z widzami, którzy być może przyjdą na ten właśnie tytuł, przyjechać swoim samochodem, pogadać, pochwalić się swoim właśnie jakimś malowankiem ewentualnie. W zasadzie jestem ogólnie ciekawy, czy to się będzie w ogóle jakoś tutaj u was przyjmowało, czy nie. Czy ktoś to w ogóle będzie oglądał, czy może też nie. Okej, okay, widzę, że tutaj jeszcze nie ma power-upów na tym etapie kariery. Także jedziemy, słuchajcie, aż do mety. Rościutko przed siebie, lewym zjazdem, dokładnie, pamiętam. Takie rzeczy, słuchajcie, takie rzeczy, które się w ogóle nie pozmieniało, w ogóle. Mocny ul w lewo, dokładnie. Opa! Ale kurczę, wydaje mi się, że w finalnej wersji na komputer, tej oryginalnej, dało się jeździć na padzie od Xboxa 360, ale nie jestem tego do końca pewien. Natomiast tak po prostu mi się wydaje, że tak mogło być. Ale czy tak rzeczywiście było, to nie wiem. Dobra, okej, otrzymaliśmy komunikaty, super. O, możemy sobie to za boosty zboostować. Ale tutaj chyba w ogóle nie ma boostu, to mi się wydaje. Tak, ja wiem. Złote karty za pierwsze miejsce, modyfikacja umiejętności trzygwiazdkowa. Ilość gotówki za wyścigi o 15%. No to jest chyba coś, myślę, ciekawego, nie? Dobra, idziemy sobie teraz do garażu. Dla niewtajemniczonych jest tylko oczywiście guzik H. Kontynuujemy sobie dalsze tutaj właśnie samouczki. Okej. Idziemy teraz właśnie w tuning, tak z ciekawości. Co możemy zamontować? Ale optycznego bym chciał jednak najpierw. Zakończę na tuning. Optycznych części. Na przykład może jakiś body kit będzie.
Coś się może pojawiło nowego, odkąd nie grałem w tą grę. Dobra. Prime White Wody. Ulala. Ulala, same owiewki. No to już jest nawet spoko, powiedziałbym. Ale ja chyba jednak bym pozostał przy serii. To już wszystko? Jeszcze jest jedno. To raczej nie było dostępne, że tak mi się wydaje, ale mogę się oczywiście mylić. Tak jak mówię, no w ogóle nie grałem już lata, więc to tak naprawdę było, minęło, nie? Dobra. Było takie tu samy. Spoilery raczej takowe mogły ogólnie być w grze wcześniej dostępne. Pamiętam, że kiedyś był taki jeszcze Glind bodajże się nazywał. Jest Glind. To jest taka typowa właśnie lawa ława. No jest spoko. Ale nie montujemy tego oczywiście. To auto będzie w pełni stokiem. Chyba, że ewentualnie jakaś ładna maska będzie do tego samochodu. No słuchajcie, jest spoko, ale też tego nie montujemy. Dobra. No wyjdźmy teraz stąd. I poszukajmy, słuchajcie, sklepu dealera samochodowego. Kup samochody. Słuchajcie, interesuje się jedna marka. Tak z ciekawości. I to będzie, słuchajcie, Renault. Renault Clio. Renault Sport. Jest Clio V6, jest Meganka. Sporta w swoim koncie nie miałem, a aktualnie mam takiego, tylko że bez wersji V6 u siebie pod blokiem. Także słuchajcie, no... Autko generalnie spoko. Widzę, że kosztuje... Nie wiadomo ile kosztuje, ponieważ nie mam takiego poziomu na niego jeszcze, ale to będzie ogólnie taki mój progres tutaj w tej grze, taki ogólnie mój cel na to właśnie auto. Dobra, okej, słuchajcie, teraz w takim układzie jeszcze idziemy sobie pośmigać tym samochodem, tylko dam mu lekko może inny lakier, żeby nie był aż tak różowy na kamerze od tyłu. Także metaliczny i troszeczkę bardziej tutaj w głąb takiej może wiśni, coś takiego powiedzmy, o. Jest, myślę, spoko. Zakończ, zapisz wszystko. Tysiak mniej. No i może inne felgi, co? Bo te są takie dość... No stakowe, jakby nie patrzeć, nie? Koła. 17, to są jakieś takie. W sumie są spoko nawet. A może by takie... 19 na przykład. No, zaręcikiem do pomalowania, elegancko, słuchajcie. Dobra, bierzemy te felgi. Poszukamy też sobie oczywiście lekkiego obniżenia tego samochodu. Poziomu trzeciego oczywiście. No to pamiętajcie, to musi być lekkie tylko obniżenie, tak? Leciutkie. Dobra. Rejestrację? Może niech będzie. One year. Tutaj jest coś ciekawego, co by mnie mogło interesować. O, 500 koni plus. To nie ma sensu, może kiedy indziej. Szyby sobie to oczywiście damy na czarne najlepiej. Tylko, że najciemniejsze z tego co pamiętam, to nie, właśnie nie były czarne, tylko to były bodajże dymione, jakieś, nie wiem, żółte czy jakieś tam fioletowe. Pamiętam, że któreś z nich były takie dosłownie czarne. A które to były, to nie wiem. A może jednak nie? Może jednak to było właśnie tutaj dymione ciemne? Czarne? Dobra. Niech te będą w takim układzie. Hajsu, słuchajcie, jeszcze mamy, także w sumie to aktualnie jest nasze auto. Zakończ ten tuning, przejdź do lakierni i zobaczymy teraz, słuchajcie, lakier z felg, jak będzie wyglądał tutaj z tym rancikiem. Szczerze powiedziawszy, to nie jest to najgorsze, ale ja bym dał biały tutaj, a czerwony na tył eventu. Ej. Biały na przód, a na tył czerwony. Coś to lepiej wygląda? Takie trochę gruz, nie? Nie no, felgi będą ogólnie białe. Biały racik. Dobra. Okej, idziemy na podbój miasta, słuchajcie. Jeszcze jeden wyścig. O, tutaj widzę, że jeszcze jeden jest. Także będzie moc, słuchajcie.
tryb wieloosobowy. Jestem ciekawy, czy ogólnie będzie to działało. Czy będę mógł się z kimś innym też tutaj ścigać. Czat, czy czat działa? Zawody, jazda dowolna, wszystkie wiadomości, słuchajcie. Ale chyba nie działa jednak. Są inni gracze. Na poziomie 13 i na poziomie 9. Okej, więc ten wyścig przegram. Ale przegram go słuchajcie ze stylem, ponieważ o ile to Sirocco nie jest najgorsze, bo jest po prostu stokowe, o tyle ten R32 jest dość wiejski z tymi felgami niebieskimi, no ale słuchajcie, ja nie będę tutaj wchodził nikomu w paradę, jeśli chodzi o jego gust graficzno-wizualny, jest spoko, jak takie mu się podoba, tak nie może mieć. Paganizon DF na poziomie 35 oraz Pontiac Firebird na poziomie 38. No słuchajcie, ogólnie jest moc. Czuję, że będę ostatni, nie wiem jak wy. Okej, dwoje z tych graczy jest AFK. Już tylko jeden. Zonda odjechała, pojawiły się w końcu power-upy. Także słuchajcie, jest moc. Będziemy teraz jechać przed siebie całą noc. Okej, inna kamera była? Była oczywiście. Patrzenie w tybie jest na guziku E. Okej. Słuchajcie, ten R32, który mi się nie podobał, jest to za mną. Jak się okazuje, moje auto nie jest takie, co wygląda najgorsze, więc spoko. Znaczy faktem, że go się ogólnie zespoła na starczy, to go trochę ogólnie zrujnuje, to też druga sprawa. Pół wyścigu, słuchajcie, już za nami. Jaka to jest piękna, kurczę, maszyna. Jak to jedzie. Mam na literkę, bo to będzie miał dość udawania po ludzku. W ogóle ten krzyżak, kurczę, ja zawsze na wyścigu miałem molocha przy okazji, żeby właśnie mieć tutaj możliwość odpnie sobie tych właśnie samochodów od NPC-ków w razie czego, w razie ewentualności. Dobra, odnowa krzyżaka, bo on dogania gościu już. Jeszcze jeden buścik. No wygram, chociaż może jak go lekko powlokujemy? Przejechał obok, był szybszy. Ale też nie dużo ogólnie szybsze auto, nie? Aha, w ogóle policzyło, że dojechałem piąty, jak się okazuje. I że nawet ten Golf był przede mną na mecie. Co spoko synchro w tej grze generalnie jest, nawet mi się to bardzo podoba. Serio, no. To jest to, o co nic nie robiłem. Spoko. Serio. Dobra, mamy z tego chyba jakąś kartę brązową. Dokładnie, jest karta brązowa. Karta druga, niech będzie. Super, ucieczka zespołowa, jakiś tam power-up. Okej. Słuchajcie, tak, że to by było tyle w tym odcinku pierwszym. Takim lekko zapoznawczym. Gdybyście czegoś tutaj chcieli, dać do znajomych, to oczywiście mój link to jest węku. Bo to tak samo tutaj właśnie, jak macie w lewej górnej części ekranu. Także słuchajcie, no ja się oczywiście w tym momencie żegnam. Trzymajcie się, na razie, cześć.